No to już na pewno wiosna. Przejdziemy się w stronę Kobylon. Tam Chryzwana zostawiłem. Zaraz będzie ładny widok. No tym żabkom niestety nie udało się przejść drogi. Widziałem, jak tu przechodzą. Znaczy inne, jak przechodzą. Nie udało się. Tej też. To jest jeszcze wczesne przedwiośnie. Prawie w ogóle nie ma liści. Widać wszystko w tym lesie. Zwłaszcza widać dzikie wysypiska. Tak. Nie ma liści, to wszystko się pojawia tutaj. To są kobylany. Dzikie wysypisko w lasku. Jakoś tutaj jakby troszeczkę mniej tego wszystkiego. Nie widzę wersalek, lodówek, no taki plus. Ale nie sądzę, by tych ludzi odstraszyła taka tabliczka. Nie, nie. Może po prostu edukacja i rozum to wszystko zdziałał. Jest tego trochę mniej niż kilka lat temu, ale jest. Tego to w ogóle nie rozumiem. Jakiś głupek pasek od rozrządu powiesił na drzewie. O nie. Słyszycie tego dęcioła? Ja go słyszę. A tu już mamy pierwsze listki. O. Zaraz wszystko się zazieleni. Kwestia 2-3 dni i wszystko będzie zielone. Wiewiórka. Jak zwykle płochliwa. Oto jak człowiek traktuje naturę. To też komuś się chce tu specjalnie to przywozić, ja nie wiem. To jakimś traktorkiem chyba. Bo jak inaczej? Nie ma tu blisko żadnej drogi asfaltowej. I tu ma wyrzucać to wszystko. Całe to paskustwo zaśmieca las. To
są tak zwane te dzikie wysypiska, tam jeszcze się ciągnie, no nie, ale to ktoś musiał tutaj przyjeżdżać specjalnie.